Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu o nazwie Nasi Skrzydlaci Przyjaciele odbyło się 10 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Na konkurs wpłynęły 93 prace z 45 placówek oświatowych, w tym 29 prac z oddziałów przedszkolnych i zerówek oraz 64 prace z klas 1-3. W grupie przedszkolaków i uczniów zerówek pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa w Bolminie z gminy Chęciny, drugie miejsce szkoła podstawowa w Bardzie w gminie Raków, a trzecie miejsce szkoła podstawowa w Mąchocicach z Cholasterii z gminy Masłów. W kategorii uczniów klas 1-3 pierwsze miejsce wywalczyli uczniowie szkoły podstawowej w Jaworzni w gminie Piekoszów. Drugie miejsce uczniowie z zespołu szkół ogólnokształcących w Wolicy z gminy Chęciny, a trzecie miejsce uczniowie szkoły podstawowej w Kajetanowie z gminy Zagnańsk. Laureaci włożyli wiele serca w wykonanie prac. Tą pracę zrobiliśmy ze tkanin. Płótna i z piórek. Znajdujący się na zwycięskiej pracy biały gołąb został wykonany przez Maćka Witkowicza z piórek prawdziwych gołębi, które hoduje jego tata. Zwycięstwo w konkursie Nasi Skrzydlaci Przyjaciele to nie pierwszy sukces uczniów szkoły z Jaworzni w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Rokrocznie bierzemy udział w konkursach Starostwa Powiatowego, no ale w tym roku udało nam się zdobyć pierwsze miejsce. Kiedy otrzymaliśmy zgłoszenie, no temat nam się bardzo spodobał i mnie i dzieciom. Dzieci były właśnie bardzo zadowolone, ponieważ mieszkamy i pracujemy tam, uczymy się w Jaworzni blisko lasu, gdzie jest dużo ptaków, dużo zwierząt. Tematyka jest nam bliska i dzieci bardzo aktywnie włączyły się w przygotowanie pracy. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk starosty kieleckiego Michała Godowskiego i członka zarządu powiatu w Kielcach Marka Kwietnia. Dzisiaj rozstrzygnęliśmy 11. powiatowy konkurs ekologiczny dla ziemi, dla siebie, którego przesłaniem, głównym motywem był konkurs dotyczący ptaków, a konkretnie nasi skrzydlaci przyjaciele. Jak co roku na nasz apel, na nasz konkurs odpowiedziało wiele placówek oświatowych. Oczywiście konkurs skierowany dla dzieci, do klas najmłodszych. 40 kilka placówek odpowiedziało, w ramach czego wykonane zostało ponad 90 prac. Jesteśmy zadowoleni z poziomu artystycznego, jak również świadomości naszych dzieci na temat ekologii, na temat ornitologii, ponieważ dzieciaki oprócz tego, że wykazały się talentem artystycznym, również wiedzą, jak dbać o ptaki, zwłaszcza w okresie zimowym. Starostwo powiatowe ufundowało dla zwycięskich szkół atrakcyjne nagrody oraz materiały edukacyjno-przyrodnicze. W ubiegłym roku było o pszczołach, czego konsekwencją było, że powiat wszedł w program drzewa miododajne, gdzie w ubiegłym roku było 14 gmin, podpisaliśmy porozumienia, w tym roku 18. Wydajemy od 2 do 4 tysięcy dla gmin środki na posadzenie drzew miododajnych dla pszczół. Konkurs plastyczny Nasi Skrzydlaci Przyjaciele został zorganizowany w ramach 11. edycji programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pod nazwą Dla Ziemi, Dla Siebie, który jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.